Cześć kochani, ja jestem Dorota i witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Październik trwa, więc i projekt Halloween trwa w tym roku w nieco okrojonej formie, przynajmniej na YouTubie, ale zapraszam Was serdecznie na Instagrama, bo to tam w tym roku jestem nieco bardziej aktywna. Natomiast jak widzicie, doczekaliśmy się drugiego tutorialu halloweenowego w tym roku. A ponieważ i Wy, i ja lubimy iluzje namalowane na twarzy z zębami w roli głównej, to dzisiaj właśnie wymyśliłam dla Was coś takiego. Urocza dziewczyna, która niestety skrywa mały sekret. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak ten makijaż wykonałam, oczywiście zostańcie na tutorial, a tymczasem ja mam dla Was pytanie halloweenowe. A brzmi ono: jaki pierwszy horror zobaczyliście w życiu? A oto najciekawsze odpowiedzi z ostatniego filmowego pytania. Jeśli chcecie na bieżąco odpowiadać na moje niezbyt mądre czasami pytania, to oczywiście zapraszam na Instagrama, tam w relacjach codziennie pytania halloweenowe. Teraz przechodzimy do malowania. I tak, zaczynam od naszkicowania sobie tego, co będę malować na twarzy. Do takich szkiców często używam kredek do brwi. One nie są za miękkie, nie dają tego śladu takiego bardzo mocnego. Są dosyć subtelne i właśnie nimi mi się najlepiej szkicuje na skórze. Następnie farbą wodną, mieszanką białej, żółtej z odrobiną brązowej, maluję zęby. I jak widzicie, wykorzystuję tutaj również kształt pędzla. W ten sposób bardzo prosto można właśnie takie zęby namalować. Następnie różową, również mieszanką kilku różnych odcieni, maluję dziąsła. To wszystko są oczywiście takie bazowe kolory, będę je za chwilkę jeszcze pogłębiać. A zacznę od tego, że do zębów dodam jeszcze odrobinę żółtego, głównie skupiając się na brzegach zębów, środek zostawiając jaśniejszy. A następnie te głębsze miejsca oraz niektóre obramowania maluję brązowym, w niektórych momentach dodaję jeszcze do niego trochę czerni, żeby pogłębić. Obramowuję wszystkie te rozdarcia, te dziury oraz zęby. I kiedy wszystkie obramowania są już gotowe, przechodzę do dodawania kolejnych kolorów, do cieniowania i pogłębiania tego wszystkiego. Najpierw trochę więcej czerwieni w dziąsłach, a następnie sięgam po cienie brązowe i czarne i pogłębiam właśnie cienie. Masło maślane, ale wiecie, o co chodzi oczywiście, bo oprócz koloru to właśnie światło-cień to jest to, z czym tutaj pracujemy, a co sprawia, że mamy wrażenie jakiejś wypukłości i trójwymiarowości w tym płaskim jednak rysunku. Cieniem i światłem pracuję również przy tych namalowanych zębach i w przypadku białego przerzucam się w tym momencie na farbę tłustą, bo ona lepiej się rozciera i daje taki bardziej miękki efekt. Kiedy zębiska są już namalowane, przechodzę oczywiście do makijażu twarzy. Zamysł był taki, żeby tylko to, co znajduje się pod wachlarzem, było w kierunku zombie, a reszta była jak najbardziej beauty. Makijaż oka wykonałam dwoma paletkami z NYX-a. Pierwsza to Foil Play w kolorze 01 Magnetic Pool, druga to Satinoy Roll i z niej właściwie wzięłam tylko jeden cień, taki pomarańczowo-złoty, który umieściłam na dolnej powiece, a kreskę wykonuję ulubioną ostatnio moją kredką brązową, kredką do oczu z Kriolana. I zostały mi już tylko rzęsy, maluję je i przyklejam wielkie, spektakularne rzęsy z ibry. No właśnie, dziwnie się w nich czuję. No i tylko pstryk, jest peruka i jest zabawa. Myślę, że taki make-up początkowo zakryty wachlarzem, a potem właśnie odkrywamy swoją prawdziwą naturę, to jest świetny pomysł na imprezę halloweenową i przy odrobinie umiejętności czy po prostu zaangażowania jesteście na pewno w stanie taki make-up wykonać. Polecam. Dajcie znać, czy Wam się podobało i czy może skorzystacie z tego tutorialu. Ja się z Wami już żegnam. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Buźka.